Paradoksalnie strefa tempo 30 przez właśnie upłynnienie ruchu i spowodowanie, że wszyscy użytkownicy muszą poruszać się z prędkością rzeczywiście około 30 km na godzinę, powoduje, że ta średnia prędkość jest wyższa aniżeli na drogach, na których dopuszczalna prędkość wynosi 50 km na godzinę. Badania szwedzkie wskazują, że wprowadzenie strefy tempo 30 w centrach miast nie powoduje, że ta prędkość, z jaką poruszają się kierowcy w godzinach szczytu, jest na poziomie 20, średnio 25 km, czyli więcej niż średnia prędkość poruszania się w Poznaniu w godzinach szczytu, która wynosi niespełna 18 na godzinę.